się odbywa własną siną. I pycha. Ale pachnie mocniej. O co chodzi? Dajcie mi tego więcej. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzywek Vlog. Dzisiejszy film będzie o jedzeniu. Zapraszam. Come on! Dzisiaj będzie film, w którym będę musiała zgadnąć, czy dane jedzenie, które przygotowała mi Patrycja, jest tanie, czy jest drogie. I czasami będę mogła spojrzeć na to jedzenie i tak spojrzeć i spróbować, a czasami nie będę mogła nawet patrzeć, tylko będę musiała samymi zmysłami, smaku, bądź węchu, bądź dotyku. Więc mam nadzieję, że się cieszycie, ja na pewno się cieszę, bo dla mnie filmy z jedzeniem są moimi ulubionymi filmami, więc do dzieła. Jestem gotowa na rundę numer 1. I jeszcze zanim zacznę, to chciałam wam szybko powiedzieć, że ruszył mój najnowszy sklep z najnowszym merchem, który jest inspirowany bananami i różem. I między innymi mam casey, fingerloopy, mam bucket, chaty, skarpetki, scrunchie, więc koniecznie wbijajcie na stronę agagrzelak.pl i łapcie merch, bo zaraz go nie będzie. Więc do dzieła. Runda numer 1, możesz patrzeć. Tu mogę patrzeć, dobra? Tak, tu stawiam ci talerzyk numer 1 i talerzyk numer 2. Chipsiory! Tak. Wyglądają tak samo, bym powiedziała. W sensie jedne są większe, drugie są trochę mniejsze. Ale nie wiem, czy to... Oj, jak pachnie. Nie wiem, czy to jak gdyby cokolwiek sugeruje sceną, ale dobra, najpierw powącham te. O, to jest chyba... Co, zielona cebulka? Tak. Dobra, zielona cebulka i teraz... Też zielona cebulka. Po samym zapachu bym powiedziała, że te większe są tańsze, bo mają mniej intensywny zapach, a mam wrażenie, że właśnie to bym wstawiała, że to są lejsy, bo one mają tak intensywny zapach i jakby, no nie wiem, ale dobra, najpierw sobie spróbuję tych. No tak delikatnie pachną, ale się odbywa własną siną. Okej. Kurczę, no dobra, na pewno lepiej smakują niż pachną, ale teraz drugi. Ej, nie wiem. Naprawdę nie mam pojęcia. No jest dobre. Zapach na pewno mocniej ten. Smak podobnie. Czy to jest być mój pierwszy fail? Od razu... Dobra. Łamliwość może? Łamliwość. Okej, dobra, to się fajnie złamało. Dobra, ostatnia runda, próba testu, ostatnia. Jeżeli wszystko będzie takie trudne, to ja umrę z niewiedzy i jak gdyby z tego, tamtego i w ogóle. Dobra, ostatni raz. Pięknie pachną. No dobre. I czuć, że to jest zielona cebulka. Dobra. Jak wziąłem więcej tych chipsów, to wydaje mi się, że wiem. Chyba bym stawiała, że to są lejsy zielona cebulka, a to są jakieś inne. Czyli te są droższe, te są tańsze. Jest zupełnie dobre. I to nie są lejsy. Ani jedna, ani drugie to nie są lejsy, to są crunch chipsy. Crunch chipsy są wyższe niż lejsy, o dziwo. A drugie to są po prostu tanie chipsy z Biedronki. 7 zł za paczkę 140 gram, czyli jest dużo większa cena, a odrobinę mniej chipsów. Ej, no słuchajcie, test w ciemno, no jedyne co to też rzeczywiście mocniej pachniały, to było takie, że otworzyłam ten i pycha, ale w smaku są naprawdę podobne, więc ogólnie jak nie widać różnicy, po co przepłacać. Ale jestem gotowa na rundę numer 2. Po tej pierwszej rundzie jest mi naprawdę mega głupio, dlatego że teraz jak już zeżarłam więcej tych chipsów, to jak gdyby mam wrażenie, że czuję, że w tych chipsach jest więcej smaku, ale to może być tylko w głowie, więc co tam masz dla mnie? Teraz mam dla ciebie dżemik. Było słono, to teraz słodziutko. Proszę, dżemik numer 1 i dżemik numer 2. Dobra, mamy dwa dżemory i na pierwszy rzut oka widać, że tu jest więcej truskawek i jest ciemniejszy, a w tym, chociaż może nie, truskawek chyba jest tyle samo, ale ten jest zdecydowanie jaśniejszy, a ten jest ciemniejszy. No dobra, boję się, że to znowu będzie fail. Aga niby, zajmuje się profesjonalnie jedzeniem i sfailuje ze wszystkim. Z drugiej strony to by znaczyło, że cena nie ma znaczenia. Dobra, pierwszy dżemor, ten ciemny. Pachnie spoko truskaweczką. Mam wrażenie, że ten może trochę intensywniej pachnieć, ale nie wiem. Dobra, spróbuję sobie. Może tu jest więcej w ogóle owoców, a trochę mniej tego czegoś. Okej, to było takie w porze, ale nic super specjalnego. Damn! Patrzcie na to. Tu jest cała truskawka, wydaje mi się. No dobra. Wydaje mi się, że bardziej bym jadła ten. Bo jest cała truskawka, jest jakby, mam wrażenie, że trochę mniej słodki, bardziej delikatny. Jeszcze tu. Dobra, zdecydowanie jest mniej słodki ten. Ten jest bardziej słodki, więc ja bym jadła
Na pewno ten, bo bardziej mi smakuje. Ale jak miała zgadzać, który jest droższy, który jest tańszy, to nie mam pojęcia. Powiem ci, że różnica w cenie jest naprawdę spora. Naprawdę? Jak na dżem, to tak. Dobra, no ja ogólnie wolę mniej słodkie dżemy, więc ja bym wybrała ten i bym powiedziała, że nie wiem, mniej słodki dżem będzie tańszy, ale w zasadzie cukier... Jezu, jakie to jest trudne, co ja zrobiłam? Okej, okay. No dobra. Dobra, ja po prostu powiem tak, że ja wolę ten mniej słodki, więc zawsze że powiem, że on jest droższy. Czyli bym powiedziała, że ten jest droższy, ten jest tańszy. Dobrze, więc droższy jest ten ciemniejszy i słodszy. I on kosztuje za 284 gramy 11 zł. Mhm. A ten tańszy jest dwa razy większy, bo ma 410 gram i kosztuje 2,95. Co? Czyli żeby mieć tyle samo tego droższego dżemu, co tego małego, trzeba zapłacić 20 zł. Ej, serio! Wolałabym jeść ten po lewej, bo jest mniej słodki. Może ma brzydszy kolor, ale miał całą truskawkę w środku, widzieliście to. Okej, okay. Jeżeli chodzi o dżemy, dajcie mi ten za 2,50. Będzie film, w którym ja będę miała bardzo dużo fajnych, widzę. Teraz masz na popitkę herbatkę. O! Herbatki były parzone dokładnie tyle samo, w takiej samej temperaturze i obie są bez cukru. Mam nadzieję, że to przetrwasz. A, damn! No, jest herbatka lewa, herbatka prawa. Czarna. Ta chyba mocniej pachnie. Tak, zdecydowanie ta mocniej pachnie. Jakbyś jeszcze znała, jakby kolor mógł coś powiedzieć. Ale zawsze że wydaje mi się, że ładniejszy kolor ma ta, o dziwo. Taki bardziej czerwonawy, ale... Ja się Boga nie znam, czarnej herbaty nawet nie piję. Więc ja po prostu nawet nie wiem, jakbym piła, to może bym mogła... No, ta ma ładniejszy kolor, dobra. Testuję. Czarna herbata. Ta jest zdecydowanie mocniejsza, a ta mocniej pachnie. Ale w smaku bym powiedziała, że wolę tą, bo jest łagodniejsza, ale to wiecie, znowu to jest to, że o, wolę mniej słodki dżem, wolę łagodniejszą herbatkę. Pewnie większość Polaków woli taką mocną, czarną herbatę, że po prostu zabijała. A ja po prostu chodzi o to, że z jednej torebki możesz zrobić trzy, jak jest mocniejsza. Budżet. Okej, ta jest dla mnie zbyt gorzka. Ja bym powiedziała, że ta jest droższa, a ta jest tańsza. Ta jest siekierą, ale bardzo możliwe, że to po prostu Lipton. Nie, to nie jest Lipton, natomiast jest droższa. No, no, luki, słabsza herbata, no to tańsza. Ale ja lubię! Ta, którą powiedziała, że jest droższa, za 100 sztuk kosztuje 6,99 i jest to minutka. Chyba najtańsza herbata na rynku. Ale pachniała mocniej. Natomiast ta droga za 20 sztuk herbat trzeba zapłacić 12 zł. I co? Tak, czyli żeby mieć 100 sztuk, to trzeba zapłacić prawie 50 zł. Ja nie mogę w to uwierzyć. No dobra, na logikę to co mówisz, ma rację, ale te smakowo, naprawdę ta smakowała mi bardziej. Po prostu jest taka delikatniejsza, a ta była bardzo intensywna, ma ładniejszy kolor na pewno, ale piłabym tą. Taka lura, to jak teraz o tym myślę. 3-0. Co? Ja nie wierzę w to, że ktoś potrafi być tak zły w to. Bo, no dobra, dwie rundy spoko, trzecia to już tak przypał. Więc sprawdźmy, co będzie dalej. Teraz mam dla ciebie żółty serek. Najlepsze jest to, że żółtego sera też nie jem. Więc może być jeszcze ciężej, bo jak ktoś ma porównać żółty ser, jak go nie je. Ale dobra, okej. Okay. Okej, nie denerwuj się. To, że failujesz, to jest tylko i wyłącznie twoja wina. Może tym razem idź za głosem tego, co jest logiczne, a nie co ci bardziej smakuje. Dobra, lubię wędzony ser, więc pewnie będzie najtańszy, ale nieważne. Pachnie bardzo ładnie. Ten serek pachnie mniej ładnie, ale on jest po prostu też innym typem sera. Z wyglądu przyznam szczerze, że jest mi bardzo ciężko ocenić, że nie miałabym w ogóle pojęcia, ale mam nadzieję, że smak mi coś powie, serio. Dobra, trochę gumowaty, ale może taki jest wędzony ser, nie wiem. I teraz drugi ser. On jest kwaśny. On powinien być kwaśny? To jest taki typ sera? Ale jak nie mam ocenić? Zawsze ten mi bardziej smakuje. I skłaniałam wiedzieć, który jest... Czemu ja oceniam po prostu rzeczy, które są lepsze albo gorsze? Ale nie umiałabym powiedzieć, który jest tańszy, który jest droższy. Co ze mną jest nie tak? Dobra, nie mam pojęcia, ale powiedziałam, że ten jest droższy.
Ten kosztuje 20 zł za kilogram, a ten drugi kosztuje 60 zł za kilogram. Czy mogę mieć jakąś współpracę całożyciową z Biedronką? Ja jestem Biedronką. Kurczę, dawajcie mi same najlepsze rzeczy, ja je uwielbiam. Nie mogę w to uwierzyć. Jest 4-0. Dobra, dawaj dalej, bo ja w końcu muszę to zrobić. Teraz widzę, to musisz zamknąć oczy, bo mam dla ciebie czekolady i jedna ma po prostu napisaną markę. Aaa, okej. Okay. No dobra, to postaram się palcami też nie wyczuć. Założę sobie opaskę, więc do zobaczenia. Ale muszę przyznać, że tracę nadzieję, bo jak już jest tyle fajli, to ja nie, jeszcze teraz z zamkniętymi oczami, to już w ogóle. Jest jedna czekolada, która... No pachnie ładnie mleczną czekoladą. Czy one są obie mleczne? Ta pachnie chyba bardziej czekoladowo, a ta bardziej mlecznie. O, ta, no tak trochę bardziej jakby karmelowo, a ta bardziej tak czekoladowo. Może sobie od tej czekoladowej taka miękka trochę. Dobra, bez żadnego nadzieja, taka po prostu mleczna czekolada. Przepiję sobie. Droższą herbatą? Pomieszałam, okej? Okay? Pomieszałam obie. Dobra. Chyba ta jest o wiele gorsza, ale sądziłem. Chyba tutaj jestem w stanie to mieć i powiedzieć, ale boję się, że znowu będzie fajnie. Ona jest taka bardziej, że tutaj jest więcej jakiegoś takiego mleka i takiego dziwnego posmaku, a tu mam wrażenie, że jest więcej czekolady. Jeszcze raz spróbuj. Oj. Dobra, ta jest droższa. Otwórz oczy. O nie. Pierwszy punkt! Tak, ta droższa jest czekolada Linda za 10 zł, a druga kosztuje 1,69 zł. Ale by był przypał, jakbym tego nie zgadła, ale tutaj, no dobra, tutaj czuć naprawdę różnicę. Czyli słuchajcie, no w dżemy, chipsy, herbaty możecie lecieć jak chcecie, ale czekoladę kupcie dobrą. Serio, pyszna, naprawdę fajna. I od razu było czuć, że jest mocno czekoladowa. Wróciła mi nadzieja. 4-1. Ta runda jest na maksa hardkorowa. Mogę mieć otwarte oczy? Możesz, nic ci to nie powie. O mój Boże. To jest woda numer 1, a to jest woda numer 2. Nie ma szans, żebym zgadła, ale okej. Okay. Także ja wiedząc, czuję różnicę, ale chyba jakich bym nie zgadła. No dobra. Było fajnie przez chwilę. Po co to było? No, nie może, bo z trasy się napiję, bo ja nie wiem, o co chodzi. No woda. Tutaj duże znaczenie ma też, pewnie podejrzewam, że szklanka i tak dalej, ale... Ty wiesz co? Ta jest droższa. A jest na odwrót? Na odwrót. A czemu być? Ale czuję różnicę smaku. Jest różnica. No. Nie? Więc tak, tańsza kosztuje 70 groszy za 1,5 litra. I jest to ulubiona Biedronka. Droższa natomiast kosztuje 10,69 za 375 ml. Czy to jest Fiji? Nie. Chcesz zobaczyć? Bo tak. Ja byłam w szoku. Co? Naprawdę? Znaczy ta lewa ma dla mnie bardziej mineralny posmak. Ta woda. To jest ta woda. I co ty masz w sobie takiego? Że jest z Norwegii, a ja jestem z Polski. I co? Serio, nie. Ale tu się odkłada, nie wiem czy zauważyć, tu się odkłada więcej bąbelków, a tu mniej. Może to ma jakiś związek? Może to znaczy, że ta woda jest lepsza, ale poczułam różnicę i ta ma dla mnie bardziej mineralny smak. I jak gdyby to, że miało jakiś smak, to może mnie to skusiło? Nie wiem. Ale jestem w szoku! To jest rozbój w biały dzień. Ale serio, nazywajcie mnie Cheap Queen, ja kocham wszystkie tanie produkty. No powiem cię, tak jak to przeliczysz, to jest 30 zł za litr wody. Ponad 30 zł za litr wody. No to masz 70 groszy, 1,5 litra. 30 zł versus 70 groszy. Nawet mniej, bo to jest 1,5 litra versus litr. Jak można tak na wodzie? Ale to trzeba było pewnie sprawdzić skład i tak dalej, bo wiesz, w smaku może się nie znamy, ale może ta jest dla ciebie super najlepsza na świecie. Od dzisiaj piją tylko tą. Smakuje jak woda. Okej, okay, no to dalej. Widzę, że punktacja jednak jest na moją niekorzyść. Teraz mam dla ciebie coś, co na pewno jesz. Nie wiem jak często, ale na pewno jesz, więc to zwiększa twoje szanse. Jest to
Humus. Humus! No dobra, humus rzeczywiście zwiększa moje szanse, ale humus humusowi nierówny, bo na przykład domowy jest zupełnie inny niż kupny, więc... No oba są kupne, oba są klasyczne. Dobra, patrzymy. Ten jest taki bardziej zwięzły, że ma mniej wody. Ten jest taki bardziej pastowaty. W sensie tutaj jest chyba... Nie, może więcej dodatków, w sensie, a tu jest więcej ciecierzycy, a tu jest po prostu coś jeszcze dodane, na przykład olej albo tahini. To pachnie dziwnie, okej? Okay. To pachnie lepiej, ale pytanie, czy drożej? Dobra, ten, on jest klasyczny, tak? Tak, oba są klasyczne. Ten pachnie dla mnie trochę lepiej. Jezu, ten, dobra, ten mi śmierdzi po prostu. Wydaje mi się, że ten ma taki bardziej zapach, do którego jestem przyzwyczajona, ale zobaczę jeszcze smak. No tak, tu jest więcej tahini i ta ciecierzyca jest bardziej rozdrobniona, ale ogólnie to jest smak, do którego jestem w miarę przyzwyczajona, ale nie wiem, czemu mam wrażenie, że on może być tańszy, bo jest taki właśnie bardzo rozrzedzony. Zobaczymy to. Okej. Okay. To jest smak, do którego w ogóle nie jestem przyzwyczajona. I nie wiem, czy to znaczy, że ja zawsze jem tani humus, czy zawsze jem drogi humus. Ten mi śmierdzi, ten mi nie śmierdzi. Ale on jest taki rzadki. Jak żyć? Jak oceniać rzeczy? Czemu tylko czekolada jest taka łatwa? No, znowu jest kwestia tego, że po prostu coś bym jadła, albo czegoś bym nie jadła. A tu jest zdecydowanie więcej ciecierzycy, więc to by mogło sugerować, że jest droższy. Ale przez to, że zawsze wybieram to, co mi smakuje. Boję się, że teraz failuję, bo się przez to, że to zrobiłam. Nie! Overthinking! Pow! Dobra, zrobię to. Zaryzykuję. Czyli ten mi mniej smakuje, ten jest lepszy, ale mam wrażenie, że ten może być droższy, bo jest bardziej gęsty i więcej czuję ciecierzycy. Tak! Brawo! Miałam tylko nadzieję, że pójdziesz za tym. Czemu mi smakują same tanie rzeczy, Patty? O co chodzi? Dla porównania, za tą samą pojemność humusu ten tańszy kosztuje 3,89, a droższy 12,65. Say what? Teraz mi się przyszło ten TikTok z tą babcią. What? Słucham, aż taka duża różnica jest, ale tak już też myślałam, no bo jednak on jest wodnisty. Ale ten śmierdzi! Naprawdę, uwierzcie mi, że on... On wali jakimś takim, tak jakby grzybowym czymś, ale ja lubię grzyby, więc to jest taki zły grzybowy zapach. A ten, to w takim razie ja jem tani humus. Muszę się z tym pogodzić. Ale drugi punkt na mnie, oh yeah. Po prostu, aga, następnym razem daję punktację tylko tym produktom, które ci nie smakują. To być moja taktyka. Dla ciebie coś słodkiego na poprawę humorku. Lody czekoladowe numer 1, lody czekoladowe numer 2. Więc na pierwszy rzut oka widzę, że te są bardziej czekoladowe. Czyli te są mocniej czekoladowe, te są mniej. Pachną spoko. Te pachną mniej. Okej, te pachną bardziej. W sensie te pachną mocniej, te pachną słabiej. Jeszcze zobaczymy, jak tam konsystencja. Te są twardsze, bym powiedziała, że może to oznaczać większą zawartość kakao albo czekolady, jak są czekoladowe. Pachnie super. Dobre są, ale takie jakby kakao. Okej, spróbuję tych drugich. Tutaj się bardzo mocno zastanawiam, dlatego że w tych lodach bardziej podoba mi się kolor i konsystencja, są takie bardziej jakby czekoladowe, a z drugiej strony w smaku mam wrażenie, że chyba są lepsze te, tylko konsystencja jest taka słaba, są takie, że są wyczuwalne jakby kryształki wody, więc wezmę sobie jeszcze drugą łyżkę, ale wydaje mi się, że z konsystencji i takie jakby z... nie wiem. No te są dobre, tylko takie jakby kakaokowe bym powiedziała, w sensie jakbym jadła zamrożone kakao. Te mam trochę czekolady. No dobra, znowu smakowo bardziej mi odpowiadają te. No ale też są ciemniejsze, co by sugerowało większą ilość kakao, więc chyba pójdę w te, że te są droższe. Tak, to są moje ukochane lody we wszechświecie. To jest Ben & Jerry's, które kosztują 25, a nawet czasem 30 zł w niektórych sklepach. Ale one są takie dobre. Teraz oczywiście jeszcze zaczęłam się wżerać w tego loda Ben & Jerry's i teraz poczułam, że on ma jeszcze w sobie kawałki ciasta. Czyli to, ja mam wrażenie, że trochę jak było czekoladowe brownie. Jest pycha. W sensie jak teraz czuć jeszcze to ciasto, to jest takie daj się mi tego więcej. Ale nie mogę, więc Patty, it's all yours. Co tam dalej ciekawego? Teraz zamknij oczy. A, muszę zamknąć oczy, dobra. Opaseczka w ruch. Mam nadzieję, że nam to wyjdzie, bo będzie to picie. A, dobra. Ale myślę, że tutaj kolor bardzo dużo by ci powiedział, więc... Okay. Postawmy na smak.
No dobra, mam dwie szklanki. Okej, czy coś pomarańczowego chyba? Dobra. Czy to są soki? Tak. No dobrze, to spróbujmy. Nie wiem, czy było zawsze od tego jakoś tak mi lepiej pachnie. Muszę się okazać, że tak znowu. No dobra, okej. O, ten jest bardziej kwaśny, ten jest bardziej słodki. Wydaje mi się, że ten jest droższy. Daj mi opaskę, to ci powie wszystko. Ten. Tak. Powiedziałam dobrze. Już myślałam, że ten pachniał o dziwo jak gdyby tak intensywniej, więc mnie skusił, no ale on był dosyć mocno słodki i taki nie do końca taki mocno pomarańczowy, a ten rzeczywiście był taki, że jakby ktoś uderzył w twarz pomarańczą. Cenowo ten tańszy jest za 3 zł za 1,5 litra. Da się tak? Da się w Biedronce. Wow. A ten drugi jest za 15 zł za litr. Dużo pomarańczy zużyte. No dobrze, ale tutaj da się rozpoznać, więc już wiemy, że czekolada, lody czekoladowe, hummus, chociaż to zgadłam bardziej na niż na smak i sok pomarańczowy. To jest fajnie, dobrze wiedzieć, spoko test. Co tam masz? O, parweksy. Parweczki. Ojej, rozumiem, że są podgrzane w ten sam sposób. No, ta jest taka dosyć mocno wygięta. Powiem ci dlaczego, bo widziałam za mały garnuszek trochę, więc to ja wygięłam. A, dobra. To kształtem się nie sugeruje. Dobra, no to mamy paróweksy, więc tak, może najpierw pomogę. Okej. Dobra, po zapachu za dużo tutaj nie da się powiedzieć, ale jeszcze może przełamię. Okej, ta jest taka bardzo... Patrzę, że to coś wiecie, widać, ale w zasadzie to wyglądało na dosyć podobną miazgę, więc spróbujmy. Okej. Spróbuję jakkolwiek je porównać, ale ja bym powiedziała, że te są droższe. Tak. No, dlatego, że wydaje mi się, że smak, konsystencja jest trochę taka... Że bardziej ekskluzywne się wydają te parówki. Za 5 sztuk trzeba zapłacić 9 zł, tych droższych, a te tańsze jest ich bardzo dużo. Jest 700 gram parówek za 7,99, więc na pierwszy rzut oka różnica w cenie nie jest duża, ale jak się porówna gramaturą, no to już jest różnica spora, wręcz trzykrotna. Ja ogólnie jestem obrzydliwa, bo bardzo lubię parówki, a wiem, że to jest wszystko co najgorsze. Paróweczki są spoko. Paróweczki są dobre, ale jak mi kiedyś znajomy opowiadał, jak się robi, to ale nadal je jem, więc lecimy dalej. Dlatego trafiłaś. Jak paróweczki, to ketchup! O, proszę. No dobra, wydaje mi się, że tak na pierwszy rzut oka, nic nie wiedząc, dobra, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że ten jest droższy, ale widziałam, że jakieś takie super fancy ketchupy, takie wiecie, że niby domowo robione i tak dalej. I one były trochę w kolorze tego, w sensie takie domowe, na przykład z dyni w ogóle widziałam, ale no dobra, sprawdźmy. Okej. On ma jakby więcej przypraw, a mniej pomidora? Czy to ma pomidora w sobie? Dobra, ten na pewno czuję, że jest mocno przyprawowy, a ten jest takim ketchupem, do którego ja jestem przyzwyczajona. I ten jest ciemniejszy, więc może ma więcej pomidorów, albo może dodali barwnika. Załóżmy, że ten jest droższy. Tak. Tak, ten kosztuje 7,50 za taką samą pojemność, a ten drugi 3,50. I jest to Tortex. Tortex? Tortex, nie znasz Tortex. To jest taka firma Tortex, jak tort, tylko ex. Tortex. Tortex. No, dobra. Nie słyszałeś tego Torteksie? Nie. Kolejna runda z zamknięciem oczu, a w zasadzie zasłonięciem oczu. Dobra, jestem ready. To co ci powiem, że są to kremy czekoladowe. Kremy czekoladowe. Okej, okay. To najpierw może sobie powącham. Pachnie bardzo ładnie, czekoladowo i jakby orzechowo. A ten pachnie delikatniej. Tak, ten pachnie mocniej orzechowo, a ten pachnie bardzo delikatnie. Spróbuję sobie może najpierw tego. Okej. Okay. Tutaj czuję, teraz o dziwo czuję orzechy, ale w zapachu nie było czuć. Ten jest droższy. Od razu. Czy to prawda? Tak, spójrz sobie. Nutelka. To jest nie do podrobienia. Tak, no. Już po zapachu tutaj miałam takie, znam ten zapach.
Ale miałam takie, no nigdy nie wiadomo. Ale rzeczywiście, jak już się spróbuję, hands down. Mam wrażenie, że po prostu czekoladowe rzeczy są takie mocno wyczuwalne, jeżeli coś jest tanie, a coś jest drogie. Ale to tylko moja opinia. Na pewno tu wygrywa. Tutaj przebitka cenowa jest 4 zł tańszy i 13 zł droższy za tą samą pojemność. Ale tu się płaci za jakość. No dobra. Mam dla ciebie coś bardzo ciekawego. I są to takie kawy mrożone, które można kupić w sklepach, w takich kubeczkach. No. No dobrze. Oba są w takim samym smaku. Ta na pewno wygląda bardziej kawowo. Ta wygląda bardziej mlecznie. Karmelowe macchiato. Przynajmniej tak pachnie. O! Bo tu pachnie karmelowo, a tu nie pachnie karmelowo, tu oba pachnie... Są karmelowe. Tak? Okej, okay. Bo tu pachnie bardziej kawą, po prostu. A tu pachnie karmelem. Spróbuję pierwszej. Jakaś taka wodnista. W sensie czuć i kawę, i karmel, ale tak bardzo dużo wody jakby. A tu czuję kawę, jest bardziej gęsta, ale karmelu to nie bardzo. Ale z mojego eksperckiego doświadczenia powiedziałabym, że to jest droższe. I nie jest na koniec. Nie jest. Najjaśniejsza to jest Starbucksowa kawa. Chciałam to powiedzieć, jak przyniosłaś, to mówię, to wygląda jak kawa Starbucksa. I ona kosztuje 9 zł, a ta tańsza kosztuje 2,50. Ta jest wodnista na maksa. Słuchajcie, naprawdę, że jak gdyby okej, okay, pachnie karmelowo, pachnie super, ale jest wodnista. W sensie w smaku jest naprawdę słaba w porównaniu do tej. I to mnie bardzo zaskakuje, bo jeżeli chodzi o właśnie zapach, to totalnie bym powiedziała, że wolę tą. I jak gdyby ta jest bardziej ekskluzywna i taka droga, bo pachnie karmelem. Ale w smaku ta jest gęściejsza i taka bardziej intensywna. No, a ta jest taka wiecie, taka trochę lura. No, ale typowo wygląda jak taka ze Starbucksa. Ale mimo tego, że wszystkie tanie produkty mi smakowały bardziej, to i tak ten challenge udało mi się wygrać jakimś cudem. Czasami za logikę, czasami fartem. Natomiast jednak się udało, a nie wierzyłam w to w ogóle. Natomiast bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie, że widzimy się w następną środę na tym kanale, a w następny piątek na kanale Beauty, gdzie robię makijaże różnego typu. A już teraz się zaczął sezon halloweenowy, więc niedługo się możecie spodziewać halloweenowych charakteryzacji. A jeżeli jeszcze chcecie stać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w któryś z tych filmów po prawej, albo ten do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest karygodne, to nadróbcie tutaj, kliknijcie w moją okrągłą twarz, tu, gdzieś.